Niestety tak. Chciałabym powiedzieć, że jest inaczej, ale stres nas ogłupia, czyni nas impulsywnymi, zabija nam neurony i generalnie sieje spustoszenie w mózgu, szczególnie ten długotrwały. Na pewno dbać o relaksację, nie być cały czas w tym trybie on, tylko dawać sobie czas na i przyzwolenie, na odpoczynek, na realizowanie swoich pasji. Zupełnie tak nie musi być, ale myślę, że warto myśleć o tym w ten sposób, że gdzieś ten Alzheimer czyha, bo to też jest coraz częściej występujący typ demencji. Jeśli będziemy dbać o siebie na poziomie fizycznym, mentalnym, dbać o aktywność fizyczną, wysypiać się i dobrze jeść, to istnieje duża szansa, że ta choroba Alzheimera po prostu się nie pojawi. Nie wiem. Tak naprawdę myślimy, że w mózgu, ale nie potrafimy zlokalizować konkretnie żadnego rejonu i myślę, że nie będziemy w stanie tego nigdy do końca zdefiniować.